Proszę Państwa, przed nami kurs kilku, być może kilkunastu krótkich takich zajęć, wykładów, których celem jest przypomnienie Państwu materiału ze szkoły średniej, ze szkoły ponadgimnazjalnej, materiału z fizyki na poziomie podstawowym. Zaczniemy może od tego, czego zwykle zaczyna się w szkole, czyli od wprowadzenia pojęcia ruchu oraz od kinematyki punktu materialnego i dynamiki punktu materialnego. Aby mówić o ruchu, musimy ten ruch w jakiś sposób opisać. Doskonale Państwo wiedzą, że takimi parametrami, które stosuje się do opisu ruchu, no jest przede wszystkim tor ruchu, przemieszczenie punktu materialnego, prędkość tego ruchu i przyspieszenie ruchu. To wystarcza nam do opisu ruchów, o jakich ruchów postępowych, czy ruchu po okręgu, o jakich mówimy w szkole średniej. Aby mówić o przemieszczeniu, musimy wprowadzić pewien układ odniesienia. Wprowadźmy sobie dwuwymiarowy układ kartezjański. Osie oznaczymy standardowo jako oś X i oś Y. No i oczywiście musimy wprowadzić pewną skalę. Muszą to być osie liczbowe, tak żebyśmy mogli położenie punktu w jakiś sposób wyznaczyć. I wyobraźmy sobie, że punkt znajduje się początkowo w jednym miejscu, a po jakimś czasie znajdzie się w innym miejscu. Ruch odbywa się w czasie. Wobec tego historia przebycia tego odcinka, czy drogi od jednego do drugiego punktu może wyglądać bardzo różnie. Ten ruch może odbywać się wolniej, może odbywać się szybciej. O tym wszystkim mówią nam parametry i może odbywać się też po różnych drogach. O tym mówią nam właśnie parametry ruchu. Wprowadźmy sobie najprostsze takie pojęcie, które nazwiemy przemieszczeniem punktu materialnego. Przemieszczeniem będzie wektor, nazwijmy go może wektor R. I jest to wektor, który łączy te dwa punkty. Ale widać, że punkt poruszał się w inny sposób. Nie poruszał się tutaj akurat po linii prostej, tylko poruszał się po jakiejś krzywej. Tą krzywą nazywać będziemy torem ruchu. Długość tej krzywej nazwiemy drogą tego ruchu. Natomiast w zależności od tego, w jaki sposób odbywa się to w czasie, czy to jest prędzej, czy wolniej, czy ze stałą prędkością, czy ze zmienną prędkością, to już będziemy opisywali właśnie parametrem prędkości i parametrem przyspieszenia. Rozważmy najprostszy taki przykład, który pozwoli nam zauważyć różnicę między różnymi układami odniesienia. Mamy wprowadzony pewien układ odniesienia, ale możemy go wprowadzić dowolnie. Popatrzmy na bardzo prosty eksperyment, który zilustruje nam różnicę w opisie ruchu w różnych układach odniesienia. Wybierzmy sobie dwa różne układy. Jednym układem będzie cała ta sala, ten układ będzie związany z salą lekcyjną, czyli z tym stołem, który jest tutaj nieruchomy w tym układzie i z tą linijką, która leży nieruchoma w układzie sali. Drugim układem odniesienia będzie tarcza, która obraca się pod tą linijką i ta tarcza oczywiście jest innym układem, jest w ruchu obrotowym w stosunku do pierwszego układu. Zobaczmy, jak będzie wyglądał wynik eksperymentu, którym będzie, tym zdarzeniem fizycznym będzie ruch końca tej kredy, którą ja przesunę wzdłuż linijki. Zobaczmy, najpierw zróbmy eksperyment i omówimy wyniki. Tarcza obraca się pod linijką, ja przesuwam kredę. Jakie są wyniki w dwóch układach odniesienia? Jaki jest tor ruchu? W pierwszym układzie odniesienia torem ruchu jest oczywiście odcinek prostej, który dokładnie wyglądał tak jak kawałek tej linijki. Ta kreda przesuwa się wzdłuż linijki. Natomiast w drugim układzie odniesienia proszę zobaczyć, że wynik jest całkiem inny, to już nie jest prosta. Tym razem widać, że koniec kredy przesuwał się po takim fragmencie cykloidy. Powtórzymy ten sam eksperyment w tych dwóch układach odniesienia, ale dla innej prędkości kątowej tarczy. Zobaczmy, czy kształt ruchu zmieni się w związku z tym, czy nie. Tarcza obraca się z niezbyt dużą prędkością, a my przesuwamy kredę. No i popatrzmy, jaki mamy wynik. W układzie odniesienia tym szkolnym, związanym z salą, znowu był to odcinek linii prostej, natomiast na tym układzie obrotowym, w układzie obrotowym widzimy, że koniec kredy poruszał się po fragmencie cykloidy. Czyli oczywistą rzeczą jest, że możemy teraz stwierdzić, że ruch jest pewnym zjawiskiem względnym. Zależy od układu odniesienia, w którym ten ruch opisujemy, w którym go rozpatrujemy. Może być to inny tor, ten opis ruchu jest zupełnie inny. Może to być całkowity brak ruchu bądź istnienie ruchu. Jest to pojęcie względne.
Popatrzmy teraz na kilka takich przykładów opisu ruchu w wybranym już układzie odniesienia, a właściwie interesuje nas, w którym punkcie znajduje się ten poruszający się obiekt, albo też jaką przebył drogę. Najprostszym przypadkiem jest sytuacja taka, kiedy ten punkt materialny, który nas interesuje, znajduje się w jakimś punkcie układu odniesienia, przebył jakąś drogę S0, ale ponieważ nie wprowadziliśmy do tego równania w ogóle czasu, to znaczy, że ten punkt jest w spoczynku, jego położenie nie zmienia się. Znajduje się w punkcie określonym przebytą wcześniej drogą S0. Jeżeli punkt miałby poruszać się ruchem jednostajnym, czyli ze stałą prędkością, to wówczas drogę przebytą przez ten punkt możemy określić jako S0, czyli tą historię do momentu, kiedy ten ruch się rozpoczął, plus prędkość razy czas. Prędkość jest stała, wobec tego to równanie nam zupełnie wystarcza, żeby określić drogę przebytą w ruchu jednostajnym prostoliniowym lub w ruchu jednostajnym krzywoliniowym, ponieważ droga to, jak pamiętamy, jest długość tego łuku, długość tego toru, po którym porusza się punkt. No i rozpatrzmy jeszcze jeden przypadek, o którym w szkole się mówi. Ruch jednostajnie przyspieszony, czyli taki ruch, w którym prędkość zmienia się ze stałą szybkością w czasie. No i, przepraszam, wtedy to równanie musi już wyglądać tak, że to jest S0 plus V0t, czyli prędkość początkowa, z jaką ten ruch już się odbywał w momencie rozpoczęcia pomiaru drogi, plus A razy T kwadrat podzielone przez 2. To równanie opisuje nam ruch jednostajnie przyspieszony. Popatrzmy na realizację praktyczną jednostajnego ruchu prostoliniowego. Zrobimy to bardzo prosto, używając takiej szklanej rurki wypełnionej wodą, ale zostawiliśmy tam na tyle wolnego miejsca, że pozostał pęcherzyk powietrza i ten pęcherzyk powietrza, jak widać, może w tej rurce swobodnie się poruszać. Na rurce zaznaczone są jednakowe odstępy za pomocą takich znaczników, no i możemy teraz próbować patrzeć, w jaki sposób ten pęcherzyk porusza się, odmierzając czas. Czas odmierzy nam metronom, będzie odmierzał jednakowe odstępy czasu, a naszym zadaniem będzie sprawdzenie, czy ten pęcherzyk w jednakowych odstępach czasu przebywa jednakowe odcinki drogi. Jeżeli tak będzie, będzie to oznaczało, że porusza się rzeczywiście ruchem jednostajnym. Uruchomimy metronom. W momencie, gdy odwrócę rurkę, także pęcherzyk znajdzie się na dole, rozpocznie się ruch tego pęcherzyka. Proszę zwracać uwagę, gdzie będzie znajdował się pęcherzyk przy kolejnym tyknięciu tego metronomu. Popatrzmy. Myślę, że było to wyraźnie widoczne. Co 3 tyknięcia metronomu pęcherzyk powietrza mijał kolejny znacznik, czyli rzeczywiście ruch tego pęcherzyka odbywał się ze stałą prędkością. Możemy to jeszcze raz powtórzyć. Bardzo proszę. Kolejnym przykładem, takim typowym przykładem ruchu, o którym mówi się w szkole bardzo dużo i bardzo często stosuje się do rozwiązywania różnego rodzaju problemów, jest ruch jednostajnie przyspieszony. To jest taki ruch, w którym prędkość zmienia się w sposób stały w czasie. Bardzo łatwo taki ruch jest zademonstrować, korzystając ze stałej siły, na przykład ze takiej stałej siły, którą będzie składowa siły grawitacji, ściągająca tą kulę z równi pochyłej. Ta składowa ma stałą wartość, wobec tego ruch, który będziemy obserwowali, powinien być ruchem jednostajnie przyspieszonym. Możemy to dość łatwo stwierdzić, patrząc na położenia tej kuli w kolejnych, czy przebyte po kolejnych odcinkach, jednakowych odstępach czasu. Te odstępy czasu będzie znowu wyznaczał metronom, a my będziemy patrzyli na położenia kuli. Ponieważ wiemy, jak ona będzie się zachowywała, tak już ustawiliśmy częstość metronomu, proszę zwracać uwagę, że ta kula będzie znajdowała się nad tymi kubkami, które oznaczają pewne miejsca, zaznaczone również tutaj na górze tego toru. Uruchomię metronom i kula rozpocznie ruch po równi pochyłej w momencie tyknięcia metronomu. Ja ją przytrzymam tutaj na początku toru. No i uwaga. Jeżeli zdążyli Państwo zauważyć, eksperyment jeszcze zaraz powtórzymy. W kolejnych tyknięciach, czyli po kolejnych odstępach, takich samych odstępach czasu, kula znajdowała się w
punktach zaznaczonych tymi kubkami na dole i tymi wskaźnikami przyklejonymi na torze. Popatrzmy jeszcze raz. Widać to bardzo wyraźnie. Ale w jaki sposób stwierdzić, że był to ruch jednostajnie przyspieszony? Możemy skorzystać z równania toru ruchu, który wprowadziliśmy już wcześniej, ale musimy wiedzieć, jakie odstępy przebywała ta kula. Ja skorzystam z takiego bardzo prostego cyrkla, nożyczek, który mi odmierzy ten pierwszy odcinek drogi. Czyli w ciągu pierwszego tyknięcia metronomu, może zrobię to z tej strony, kula przebyła odcinek drogi równy rozstępowi odległości między ramionami tego cyrkla naszego. No i popatrzmy, że to jest pierwszy odcinek drogi. Drugi odcinek drogi to są trzy takie odcinki, jak za pierwszym razem. Natomiast trzeci odcinek drogi to jest raz, dwa, trzy, cztery i pięć. Czyli mamy te kolejne drogi przebyte przez kule w jednakowych odstępach czasu, mają się do siebie jak 1, do 3, do 5. Jeżeli popatrzymy na to równanie, które zapisaliśmy na tablicy, bardzo łatwo możemy przeliczyć, proszę to zrobić dla własnej satysfakcji, możemy wyliczyć z tego, że jest to ruch jednostajnie przyspieszony. Powiedzieliśmy już dzisiaj kilka słów o samym ruchu, o względności ruchu oraz zrobiliśmy eksperymenty związane z kinematyką, wprowadzające w kinematykę ruchu materialnego. Przed nami część związana z dynamiką ruchu materialnego i trzy doskonale wszystkim znane zasady dynamiki Newtona. Ale zanim wprowadzimy najważniejszą z nich, myślę o drugiej zasadzie dynamiki, zróbmy taki prosty eksperyment, korzystając z toru powietrznego, który tutaj przygotowaliśmy. Tor powietrzny jest to takie proste urządzenie, to jest rura, w której znajduje się sporo otworków, przez które wylatuje powietrze dostarczane przez tamtą dmuchawę i po tej rurze praktycznie bez tarcia, tak naprawdę z bardzo niewielkim tarciem, może poruszać się taki wózek. No i ten wózek może się poruszać w momencie, może zatrzymamy na razie pomiar czasu, w momencie, kiedy będziemy zasilali ten tor sprężonym powietrzem. Wózek porusza się pod działaniem jakiejś siły, ale o tym zaraz powiemy. Natomiast ruch tego wózka jest śledzony za pomocą fotobramek. Tutaj znajduje się bramka, która uruchamia pomiar czasu na stoperze i druga fotobramka, która zatrzymuje pomiar czasu. Możemy mierzyć czas, w jakim ten wózek przebywa drogę od jednej bramki do drugiej. Ta odległość jest jakaś ustalona i za bardzo nie musi nas w tym momencie interesować, jaka to jest odległość konkretnie w metrach. Popatrzmy, jak ten tor działa. Ja uruchomię dmuchawę. No i już widać, że ten wózek swobodnie ślizga się po całym torze. Ja w tej chwili ustawiam wózek na początku tej drogi pomiarowej, przed pierwszą fotobramką. Druga fotobramka wyłączy nam pomiar czasu. Wyzeruje stoper. Stoper pokazuje 0. W momencie uruchomienia ruchu tego wózka rozpocznie się pomiar czasu. Zobaczymy, ile czasu zajmie temu wózkowi przebycie tej określonej drogi. Ruch odbywa się pod działaniem siły oczywiście. Tą siłą jest ciężar odważnika, który zawiesiliśmy na końcu tego sznurka. Dobrze. Przeprowadźmy pierwszy pomiar. Masa wózka jest ustalona. Oczywiście wliczamy tutaj także masę odważnika, bo on porusza się z tym samym przyspieszeniem. I zrobimy pierwszy pomiar czasu potrzebnego na przebycie tej drogi. Uruchamiam pomiar i wózek zatrzymuje się. Uzyskaliśmy 3 sekundy 65 setnych. Zapiszmy sobie ten czas. Jeżeli F równa się F1, czas konieczny na przebycie drogi wyniósł 3 sekundy i 65 setnych. Teraz zmienimy sytuację nieco. Wózek powróci do punktu, z którego startuje. Musimy zatrzymać stoper. Wyzerujemy stoper ponownie. I teraz zwiększymy dwukrotnie siłę, pod wpływem której wózek będzie się poruszał. Zrobię to tak, że z wózka zdejmuję taki sam odważnik, jak działał poprzednio. Czyli masa całości układu nie zostaje zmieniona, ale podwajamy siłę, która działa na ten wózek. Tutaj już wiszą teraz dwa odważniki.
No i sprawdźmy, ile teraz czasu potrzebne jest, żeby ten wózek pokonał ten sam dystans. Uruchamiamy wózek. No i mamy kolejny odczyt. Tym razem są to 2 sekundy i 58 setnych. Zapiszmy. Siła tym razem była równa podwojonej sile F1. Czas T2 wyniósł 2 sekundy i 58 setnych. Aby te wyniki były sensowne i ułożyły się już w jakąś konkretną całość, zrobimy jeszcze jeden pomiar. Wózek znowu musi wrócić do punktu startowego. Zatrzymamy stoper, wyzerujemy i znowu przełożymy jeden z ciężarków. No, za wcześnie to ruszyło. Jeden z ciężarków przekładamy znowu z wózka, tak żeby pełnił rolę siły działającej na ten wózek, siły powodującej jego ruch. Mamy teraz trzykrotnie większą siłę niż na początku. No i ponownie uruchamiamy wózek i mierzymy czas. No, uzyskaliśmy 2 sekundy i 8 setnych, czyli dla siły równej 3 F1 czas T3 wyniósł 2 sekundy i 8 setnych. Mamy więc 3 wyniki. No i teraz możemy oczywiście, korzystając z tych danych, wyliczyć sobie, w jaki sposób zmieniało się przyspieszenie. Bo w tym eksperymencie badaliśmy zależność przyspieszenia od siły. Jeżeli Państwo przeliczycie sobie te wyniki, oczywiście posługując się równaniem na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym, o którym już wcześniej mówiliśmy, to będziecie potrafili powiedzieć, w jaki sposób zmieniało się przyspieszenie. To zadanie zostawię do wykonania dla Was, a sami zobaczmy jeszcze, w jaki sposób przyspieszenie zależy od masy tego wózka. Niech wózek wróci ponownie na punkt startowy. Zatrzymamy pomiar czasu. Zerujemy stoper. Pierwszy pomiar może zrobimy tak, że ten wózek będzie się poruszał pod wpływem, no niech to będą może 2 ciężarki. Czyli pomiar właściwie jeden mamy już tutaj zrobiony dla tego przypadku. A ten ciężarek akurat nie chce się odczepić. Zdejmiemy stąd jeden z nich. Ten ciężarek wróci z powrotem na wózek, tak żeby masa całości była cały czas niezmieniona. I dla tego przypadku mamy już zmierzony czas. To jest ten przypadek. Ja to może przepiszę dla masy równej M1, to jest masa całego układu, czas T1. Tutaj badaliśmy A od F, a tutaj będziemy badali zależność przyspieszenia od masy tego układu. T1 to był ten czas, który zanotowaliśmy wcześniej, czyli 2 sekundy i 58 setnych. Teraz zrobimy eksperyment taki, że masę podwoimy, ta masa będzie się równała 2 M1. T2, oznaczmy może, nadajmy temu indeksy M2, tutaj możemy zrobić podobnie, F1, F2, F3. Masa układu będzie teraz podwojona. Czas zaraz zmierzymy, ale najpierw podwoimy masę wózka. Te dwa ciężarki mają masę równą masie całego tego układu. Dołożę je do wózka. No i teraz masa układu wynosi 2 M1. Popatrzmy, zmierzmy, ile czasu zajmie teraz temu wózkowi przebycie tej samej drogi, którą cały czas tutaj mierzymy. Uruchamiamy układ. Widać, że ten czas jest znacznie dłuższy. No i mamy wynik. 3 sekundy, 3,5 sekundy. T2 równe 3,50 sekundy. Proszę te wyniki, które uzyskaliśmy na tablicy, zanalizować. Oczywiście z pełną świadomością, że te wyniki nie są precyzyjne, są obarczone pewnym błędem pomiarowym,
ale po analizie proszę zauważyć, że uprawnia nas to już teraz do zapisania pewnej ogólnej zasady, właśnie drugiej zasady dynamiki Newtona, do której cały czas zmierzaliśmy, a może pozwolę sobie wpisać tą zasadę na środku tutaj tablicy. I ta zasada może zostać zapisana tak, że przyspieszenie układu jest wprost proporcjonalne do siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy układu. Dysponujemy więc już potężnym narzędziem, odkrytą przez Newtona drugą zasadą dynamiki. Po przeliczeniach, które mam nadzieję Państwo zrobili, udało nam się sformułować drugą zasadę dynamiki, którą może jeszcze raz tutaj zapiszemy. Mówi nam ona, że przyspieszenie ciała, które porusza się pod wpływem niezrównoważonej siły działającej na to ciało, jest wprost proporcjonalne do wartości tej siły, a odwrotnie proporcjonalne do masy ciała, o którym mowa. Oczywiście bardzo szczególny przypadek jest tutaj możliwy, mianowicie przypadek taki, no tutaj mieliśmy w tym przypadku, w tym, który rozważaliśmy, mieliśmy siłę, która była różna od zera. Po prostu istniała jakaś siła niezrównoważona. Ale wiadomo, że istnieje przypadek szczególny, który bywa nazywany pierwszą zasadą dynamiki Newtona. Jest to przypadek taki, w którym siła jest równa zero. Nie działają żadne siły, albo też działają siły, które się równoważą. Wówczas suma tych sił wynosi zero. Natychmiast widać z tego równania, że jeżeli F jest równe zero, no to oznacza to automatycznie, że przyspieszenie ciała wynosi zero. Czyli jeżeli na ciało nie działa żadna siła, albo działają siły, które się równoważą, to przyspieszenie tego ciała wynosi zero. To oznacza, że albo ciało pozostaje w spoczynku, bo wtedy przyspieszenie jest równe zero, albo ciało porusza się ze stałą prędkością, czyli prędkość jest stała, wynosi konstans. Przypadek, kiedy prędkość wynosi zero, czyli ciało pozostaje w spoczynku, jest oczywiście szczególnym przypadkiem prędkości o ustalonej wartości, czyli V równe konstans. Mamy więc pierwszą zasadę dynamiki Newtona, zawartą w tej drugiej zasadzie. No i może popatrzmy na kilka takich bardzo prostych eksperymentów, które przybliżą nas do tego przypadku. Wcześniej wykonywaliśmy już eksperyment, w którym pęcherzyk powietrza poruszał się ruchem jednostajnym, prostoliniowym, czyli ze stałą prędkością. I może tutaj takie pytanie z mojej strony do Państwa, w jaki sposób było to możliwe? A pęcherzyk powietrza, który poruszał się w wodzie, działa z całą pewnością siła grawitacji, działa z całą pewnością siła wyporu związana z prawem Archimedesa, ale te siły nie równoważą się. Ciężar powietrza i ciężar wody, którą to powietrze wyparło, czyli siła grawitacji i siła wyporu, są absolutnie różne. Proszę zastanowić się, to jest pytanie troszeczkę głębsze, w jaki sposób doszło w tym eksperymencie do zrównoważenia się i jakich sił. Ale to pytanie do Państwa. Popatrzmy teraz na taki bardzo prosty przykład, w którym zademonstrujemy tą zasadę bezwładności. Położymy tutaj nad trzema zlewkami taki arkusz folii. Na tym arkuszu na podstawkach umieścimy piłki tenisowe. No i spróbujmy zastosować tutaj, przeprowadzić eksperyment w ten sposób, żeby ta zasada bezwładności została uwidoczniona. Zasada bezwładności, czyli niechęci ciała do zmiany stanu ruchu, w jakim się znajduje. Czy tutaj nie będą działały żadne siły? No nie możemy tak powiedzieć, oczywiście jakąś siłą zaraz będę tutaj działał. Mianowicie ja wyciągnę bardzo szybko tą folię spod tych podstawek z piłeczkami i zobaczymy, czy te piłeczki podążą za tą folią, czy też ulegając sile grawitacji, która przestanie być równoważona w tym momencie, wpadną do tych zlewek. Zróbmy może najpierw eksperyment. No widać, że to wszystko się dobrze udało. Czyli nie nadaliśmy, wyciągając tą folię, nie nadaliśmy tym piłeczkom żadnej składowej, poziomej prędkości, bo w tym przypadku nie trafiłyby do zlewek. Czyli pozostały w tym miejscu nieomal, znaczy w sensie położenia w poziomie oczywiście, w którym się znajdowały. No dzięki temu spadając prosto w dół wpadły do tych zlewek. Ten przykład jest może bardziej czytelny na takim, na przykładzie takiego bardzo znanego eksperymentu. No, nie jest to co prawda kryształowy wazon, ale najlepiej jest wziąć do tego kryształowy wazon. Im droższy, tym lepiej. No i możemy pokazać teraz jego dwa jakby sposoby zachowania się. Ten wazon
nasza zlewka, stoi na kartce papieru. No i proszę zobaczyć, jeżeli przesuwam tą kartkę powoli, no to ta zlewka podąża razem z kartką. Z taką prędkością, jaką nadaje temu układowi, oczywiście z takim przyspieszeniem, jakie nadaje temu układowi, które wystarcza, żeby wprowadzić tą zlewkę w taki właśnie ruch. Początkowo ona jest w spoczynku, później się porusza, więc podlega działaniu pewnego przyspieszenia. Ale jeżeli zrobimy tak, ja mogę umieścić to nawet na samej krawędzi tego klocka drewnianego, jeżeli bardzo szybko wyciągnę tą kartkę, proszę zauważyć, że kartka, poruszając się z bardzo dużym przyspieszeniem, została wyciągnięta spod tej zlewki, natomiast zlewka pozostała w tym miejscu, w którym stała. Czy to jest sytuacja opisana pierwszą zasadą dynamiki? Powtórzmy jeszcze raz eksperyment. Proszę zauważyć, że ciągnę powoli, ona się przesuwa. Jeżeli zrobię to bardzo szybko, ona pozostaje w miejscu. To jest dobra ilustracja właśnie tej zasady bezwładności, a interpretować należy to w taki sposób, że aby nadać niewielkie przyspieszenie, tak jak to robię w tym momencie, tej zlewce, wystarcza niewielka siła tarcia tej zlewki o kartkę papieru. Jeżeli chciałbym nadać temu bardzo duże przyspieszenie, tak jak ma ta kartka, byłaby potrzebna bardzo duża siła, zgodnie z drugą zasadą dynamiki, która musiałaby nadawać takie duże przyspieszenie. Ale siła tarcia jest zbyt mała. Wobec tego zlewka pozostaje na swoim miejscu. Przed nami dzisiaj już tylko trzecia zasada dynamiki Newtona, która mówi o czym innym niż druga, w której zawarta, jak Państwo już teraz pamiętacie, zawarta jest także pierwsza zasada dynamiki. Trzecia zasada dynamiki mówi o tym, że oddziaływanie jest wzajemne. Znaczy, jeżeli mamy dwa ciała fizyczne, które oddziaływują ze sobą w jakikolwiek sposób, jakimikolwiek siłami, to oddziaływanie jest wzajemne i można je opisać bardzo prosto, mianowicie tak, że jedno ciało oddziałając na drugie z siłą F powoduje reakcję tego ciała. Trudno mówić o reakcji, to oddziaływanie jest równoczesne i wzajemne, a więc w tej sytuacji drugie ciało oddziałuje na ciało pierwsze siłą taką samą co do wartości, ale o przeciwnym zwrocie i oczywiście o tym samym kierunku. Czyli siły te mają ten sam kierunek, te same wartości, przeciwne zwroty i różne punkty przyłożenia, o czym trzeba zawsze pamiętać, bo jedno jest przyłożone do ciała A, a druga siła jest przyłożona do ciała B. Zróbmy eksperyment, który zilustruje na tą zasadę. Eksperyment będzie bardzo prosty. Mamy kulę o pewnej masie, tą kulę zawieszę na siłomierzu i zaraz zobaczymy, jaki jest ciężar tej kuli. Zmierzymy ten ciężar siłomierzem. Siłomierz wskazuje nam 1,7 N mniej więcej. No i teraz eksperyment jest bardzo prosty. Na pewno Państwo przewidzicie jego wynik. Jeżeli będę zanurzał tę kulę w wodzie powoli, no to zgodnie z prawem Archimedesa, dzięki sile wyporu, proszę zobaczyć, że siła, która działa na ten siłomierz, stopniowo maleje. Im głębiej zanurzam kulę, tym bardziej maleje siła. Teraz kula jest już całkowicie zanurzona i widać, że siła wskazywana przez siłomierz bardzo zmalała. Około Newtona, być może nawet troszeczkę więcej. Państwo widzicie wskazanie, więc możecie to łatwo oszacować. Oznacza to, że na tą kulę działa siła skierowana pionowo w górę, ze zwrotem w górę, która zmniejsza ciężar tej kuli wskazywany przez siłę. Jest to wszystkim doskonale znana siła wyporu. Jeżeli tak, to ta kula powinna przecież działać także na wodę. Jeżeli działa siła wyporu skierowana, wywierana przez wodę na kulę, to powinna działać siła skierowana w przeciwną stronę, czy w tym samym kierunku, ale w przeciwnym zwrocie, wywierana na to naczynie z wodą. Zróbmy taki eksperyment. Postawimy to naczynie na wadze, że wyzerujemy, wytarujemy rozwagę, tak żeby wskazanie było zero. No i proszę Państwa, teraz powtarzamy ten eksperyment, ale mierzymy siłę, jaką kula działa na siłomierz i siłę, jaką ta woda, czy ta zlewka, z jaką siłą będzie naciskała na wagę. Proszę popatrzeć. Zanurzam powoli kulę. No i już widać, że wskazania siłomierza maleją, natomiast wskazania wagi rosną do momentu, aż kula zostanie całkowicie zanurzona w wodzie. Ja cały czas trzymam tą kulę zawieszoną na tym siłomierzu. Istnieje ciągle pewna siła różnicy ciężaru tej kuli i siły wyporu związanej z prawem Archimedesa. I ta różnica musi być równa sile, która działa w tej chwili
dodatkowej siły, która działa na wagę. Proszę zanotować sobie wskazania siłomierza i wskazania wagi i sprawdzić, czy ten warunek, trzecia zasada nawiki Newtona został tutaj w tym eksperymencie spełniony. Proszę Państwa, po dzisiejszych zajęciach przypomnieliśmy sobie informacje dość istotne dotyczące kinematyki i dynamiki. Mamy tutaj eksperyment, który sprawdzi tutaj umiejętności Państwa przewidywania pewnych zdarzeń. Popatrzmy na ten przygotowany eksperyment. Są tutaj trzy kule i trzy różne tory. Jeden tor jest torem całkowicie prostym i poziomym. Pozostałe tory są w różny sposób ukształtowane. Ten, jak widać, tor składa się z części dużo niższej i później powraca na ten sam poziom, co tor pierwszy, a ten podobnie, tylko ten powrót na odpowiednią wysokość jest zrealizowany znacznie później. Widać więc, że te trzy kule, które są tutaj przygotowane, będą miały różne drogi do przebycia. Pytanie jest takie, która z nich dobiegnie do mety pierwsza, która druga, a która ostatnia? I ewentualnie, czy wszystkie trzy osiągną metę w jednakowym czasie. Rozpoczynają ruch z tego samego poziomu, kończą ruch na tym samym poziomie. Proszę, stosując te prawa, które dzisiaj poznaliśmy i te wiadomości z kinematyki, proszę zastosować te prawa i te wiadomości i spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Popatrzmy na początek eksperymentu, a zakończenie eksperymentu zobaczymy już na następnej lekcji. Ustawiamy kulę na tej samej wysokości i zwalniamy poprzeczkę.